Wyobraź sobie, że wychodzi wasza dwójka, czyli ty idziesz z Piszczem, z tyłu Lewandowski, chłopaki, poczekajcie. Wy się nie odwracacie twardo, idziecie do klubu. Widzisz, sugerujesz tak samo, jak sugerują dziennikarze. No przecież ja się wygłupiam. No. Ja wiem, ale od tego się później zaczyna i od Dobra, idziecie razem. Zaczyna. Ty, Piszczek i krok z tyłu Lewandowski. Nie, możemy zrobić tak. Dobra. Ja Piszczu, lewy koło nas, ale rozmawiamy tylko z Piszczem. A Piszczu to robi, goli się żylet, nie? Piszczu nie ma zarostu. Ty, to jak on wziął udział w reklamie? Przecież on brał udział w... Piszczu brał udział w reklamie? Lewy brał udział w reklamie. O, chciałeś mnie zmylić, cwaniaku. No, nie bądź taki Hugo Boss. Mogę wody? Mogę wody, oczywiście, bardzo proszę. No i co, idziecie, nie? Idziemy, idziecie. No. I słuchaj, wyobraź sobie tak, idziesz ty w środku Piszczu i lewy na prawym skrzydle. Ty z Piszczem gadasz! Gadasz, wygłupiacie się. Lewy nic nie mówi, idzie, ale idzie z wami. Wchodzicie do klubu, podchodzicie do baru. Kelner nalewa tobie, Piszczowi robi przerwę, nalewa też lewy. Wchodzą laski, patrzą na ciebie, na Piszcza, robią przerwę, mówią, o, jest też lewy. Jak reagują Niemcy na was? Przecież ja widziałem twoje plakaty w pismach motoryzacyjnych, sportowych. Znaczy, no... Ale co, nie boją się na przykład tak, że nie wiem, ty wchodzisz do szatni, to mówią, o, mam nadzieję, że zamknęliście samochody. Albo że, bo Polacy przyszli, bo, trzymajcie się za portfele. No, przecież się z nas śmiali. Jest to stereotyp, z którym trzeba było walczyć również na początku i do tej pory są żarty. Nie żart. Że tam Polacy kradną. Ale wydaje mi się, że teraz już to inaczej wygląda. Teraz jesteśmy troszeczkę inaczej postrzegani. Nie mówię tutaj, że ze względu na naszą trójkę, czy na to, co my zrobiliśmy, ale po prostu tym, co robisz przez te jakieś kilka lat, poznają cię jako człowieka, poznają cię jako osobę, no to sobie też wyrabiają o tobie zdanie. I, czyli później... rozumiem, że jesteście ambasadorami naprawdę z krwi i kości, szczególnie kości, ambasadorami, że wreszcie, wiesz, bo ja tam jeżdżę. Ja jeżdżę, bo ja sobie kupuję sobie tam samochody, bo tam są tańsze podatki, jak czym wiesz. Czym jedzisz? Tam? Znaczy jadę PKS-em, wracam niemieckim autem. Jeszcze mam rower na dachu, jak mi się uda ukraść. I później się dziwisz, czemu o nas tak mówią. Robię tak zwany triatlon. Idę piechotą na basen, wracam rowerem.